Cześć! Dzisiaj krążymy po terenie dawnego lotniska wojskowego w Chojnie. Lotnisko wybudowane zostało przez Niemców w połowie lat 30. XX wieku, około 2 km od miasta Chojna. Podczas wybuchu II wojny światowej obiekt nie miał większego znaczenia militarnego. Służył przebazowaniu bombowców lecących nad Warszawę. W trakcie konfliktu wykorzystywany był głównie celom szkoleniowym. Przeniesiono tu szkołę pilotów. W pobliżu znajdował się również obóz pracy dla kobiet. Z końcem stycznia do Chojny zaczęły zbliżać się wojska radzieckie. Żołnierze i samoloty zostały ewakuowane do Niemiec, zaś resztę sprzętu i część zabudowań zniszczono. Po przejęciu miasta przez Rosjan lotnisko zostaje rozbudowane. Powstaje m.in. nowy, betonowy pas startowy. W 1960 roku w obiekcie pojawiają się naddźwiękowe MiG-21F. Rozbudowa kompleksu trwa nadal. Powstają nowe schronohangary dla myśliwców, stacja naprowadzania samolotów czy magazyny amunicji. Jeszcze pod koniec lat 80. pojawiły się tu samoloty Su-27S. W maju 1992 roku na terenie lądowiska odbyła się uroczystość pożegnania wojsk radzieckich. Pierwsze samoloty zaczęły opuszczać Chojnę. 7 lipca obiekt przejmują Polacy. Zaczęto zaadaptowywać poszczególne budynki. Dziś większość z nich należy do prywatnych inwestorów. Część pozostaje opuszczona, a niektóre popadły w ruinę. Na terenie lotniska znajduje się jeden schron typu granit, w którym mogła być przechowywana broń niekonwencjonalna. Do ciekawszych opuszczonych obiektów kompleksu zaliczyć można budynek kotłowni.